Przyczepkacie państwo, no przecież bójcie się Boga. Dobry. Wreszcie. No więc po kolei niech pan będzie przyjmie. Kiedy weszli, stałem właśnie tu przy wystawie. Tak. A do sygnału alarmowego miałem kilka metrów. Już nie pozwolili mi się zresztą ruszyć. Niech mnie pan zrozumie, w takiej sytuacji naprawdę człowiek nie chce się narażać. Daj mi dwie małe folie. Rozumiem, a kasjerka? O właśnie, ten w lustrzanych okularach powiedział, że jeżeli się ruszy, to zastrzeli ją jak kuropatwę. Tak powiedział. Tak? Tak, jak kuropatwę, tak. Obaj mieli broń? Nie. Przepraszam pana. Nie, jeden tylko dokładnie miał, tak. Ale ja chciałem zyskać na czacie, więc podawałem mniej cenne proszę przedmioty. Proszę. A później chwyciłem figurkę i w szybę. No i co, który strzelił? Który strzelił? Ten w okularach. Ten starszy w lustrzanych okularach, tak. No i co zabrali? O, sporo rzeczy. Zaraz, niech ja zobaczę. Aha, więc najbardziej wartościowy to był, wie pan, ten wisior z brylantem. 3 karaty 800 tysięcy. Ale bez metryki, wie pan, w zasadzie nikt uczciwy takiego klejnotu nie powinien kupić. W zasadzie. I to jest ta metryka? Tak. O rany! No! Nie mogę! Nie będę cię krył, ty kanał! Szefie, słowo honoru nic nie powiem! Nie, szefie, nic nie powiem, nie! Jak go brali, to jeszcze żył, chwilę, że żadnych dokumentów. Trochę biżuterii w kieszeni. Ja 07 odbiór. Ja F-16. Jesteśmy na bocznicy kolejowej za gazownią na Woli. Mamy dwie łuski. Chyba nagan. 762. Czekamy na psy. To na razie wszystko. Czy przyjedziecie? Proszę. Dziękuję, reszty nie trzeba. O ogień można prosić? Nudno tu dzisiaj. Ja się nie nudzę. Poproszę panią małe żyto. Zaraz, chwileczkę. Albo wie pani, dziękuję, może za chwilę. Dziękuję, na razie. Cześć. U królów punktualność jest grzecznością, ale u ciebie obowiązkiem. Co to za pomysł z tą knajpą? 100 za wejście. Za konsumpcję, przynajmniej mniej hołoty. Co z Amerykanką? Wycofała się. Bez metryki nie bierze. Siadaj tam. Masz przy sobie? Mam. Co z tamtym? Sprawdziłem. Umarł w drodze do szpitala. No to dwie wódki, proszę. W razie czego jestem z panem, dobrze? W razie czego? Przefalował tajniak. A tajniacy nie lubią samotnych dziewczyn przy barze. Tajniacy nie interesują się samotnymi dziewczynami. Bądź miły. Markiza potrafi być wdzięczna. Nie przypuszczam, żebym musiał korzystać z twojej wdzięczności. A pamiętasz faceta, który stał tu przed chwilą? Jeszcze dzisiaj do niego będziesz miał sprawę. O, przepraszam. Mógłby pan uważać. Mógłbym, tylko jestem potwornie niezgrabna, pani.
Przepraszam najmocniej jeszcze raz. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodziłem. Tak, dziękuję panu. Jeszcze raz panią przepraszam. Gdyby nie ten młody człowiek, który ma w oczach miarę na moją trumnę, ośmieliłbym się... Do widzenia pani. Do widzenia pani. Co to za nowy kretyn? Michał, przestań, opanuj się, nie znam go. Przecież ta zazdrość ci się już na mózg rzuca. Kompromitujesz mnie. Ja cię kompromituję. Przestań. Już raz cię to kosztowało. A co jest? Chwileczkę, wejdź tam. Czy? Takich ładnych jak ty jest wiele. Szczególnie w nocnych barach nad ranem. Cześć. Poproszę tę kurtkę. Ten pan ma numerek. Dowód na razie zatrzymamy. Był Glina. Mogłeś zagapować. Gubicie brak wyobraźni. Schowaj, bo się popsuje. Ja naprawdę tego nie mam przeciwko. A gdzie jest? Adres, nazwisko? Oj no, mówię jak jest. Przecież wspólnika nie zagapuje. No jutro starczy, no. Będzie coś za fatygę? Owszem. Wyjdziesz nieuszkodzony. I nie będę cię fatygował. Sam przyjdę. Adres aktualny w dowodzie? Wolałbym się spotkać w mieście. No, mieszka w przyzwoitej dzielnicy. Ja także jestem przyzwoity i radzę ci być w domu o 12. Dobra. Próbaj. Dokąd, kochanieńko, panie, jedziemy? Bursztynowa 19, proszę. Dobry wieczór. A pan skąd tu się wziął? W dowodzie był adres. Czy nie zostanę zaproszony na szklankę herbaty? O, czy pan przypadkiem nie jest natrętny? Dziękuję za dowód. O tak, i nie tylko, nawet roztargniony. Przez nieuwagę zostawiłem pewien drobiazg u pani. U mnie? A to ciekawe, czy pan ma dobrze w głowie? Ej, zupełnie. Proszę pani, jest pre... O co panu chodzi? Co pan mi wmawia? Proszę wyjść, bo będę krzyczała. Nie zrobię pani nic złego. Niech pani tylko zajdzie do torebki. Halo! Zaraz, telefon załatwi pani potem. Torebkę. Proszę, co z tego jest pana? Stań tam. No już. Z tego to nic. Gdzie jest wisiorek? Gdzie jest wisiorek? Mów do jasnej cholery, sam go włożyłem. No mów! Jest wisiorek! Zostań tam! No teraz, gdzie wisior? Jaki wisiorek? O czym pan mówi? Jaki? Ładny. Błyszczący. Spodobał ci się to, ale mnie też. Oddaj, bo zacznę szukać. A zacznę od... Widziała. Nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie. Masz ładną buźkę. Ale po mnie żaden doktor cię elegancko nie postrzyga. No mów, gdzie jest! Mam 800 złotych! To wszystko, co ci mogę dać! Ach ty... Kto to był ten goryl? Może on ma co? Zaraz go sam zapytasz! Zaraz tu przyjdzie! Michał! Michał! Ratunku! Chodźcie raz. Michał, ja się boję. Ja nie dam rady.
pachnie ciężko. Otwórz jej. Otwórz jej. Michał, ja się boję, wyżyję. Michał, radzę. Co? Czekaj. Mam coś dla pana. To nieprawda, że małżeństwo jest loterią. W loterii ma się jednak pewne szanse. Ojej. Odbierzcie. Porucznik Borewicz, słucham. Poruczniku, dzwoni dyżurny z Żoliborza. Mają zgłoszenie kradzieży taksówki. No to co, niech szukają. Miesiąc temu mnie to interesowało. Tak, ale kierowca chce koniecznie rozmawiać z kimś z oficerów z komendy miasta. Nie. Dobrze, ale o co chodzi? Starszy gość, Kresowiak, nie to. Tak śmiesznie zaciąga. Kresowiak? Przyjmie cieczy spławić. A kołduny umie robić? Co? Co nie, nie, żartowałem. No dobrze, dawajcie go, ja zejdę zaraz. Dziękuję. No, widzę, że się pan wciągnął. Nie mogę dać rady. A w ogóle to nie przynosi taki wzór na dyżur. Dobrze? Zawracanie głowy. Ot się nazywa... Ja na zadniej kanapie w swoim aucie. Patrzę, widzę, leży kwit. To jest garderoba 2000 zł. Tak, a tutaj jest adres tej panienki, który ja wiózł. No myślę sobie, trzeba oddać. Tak, a zajrzał pan chociaż do tej windy? Nie, ja nie mogę na nieboszczyków patrzeć. Jest za bardzo przyjmujący. Tak, rozumiem. Niech pan poczeka chwileczkę, dobrze? Ale się na ciebie wyczekałem. Wiesz, że nikomu z was nie wolno tu przychodzić. Zmyłeś się nagle. Zostawiłeś mnie z tą cizią. Trzeba było załatwić tak, jak było mówione. I tak mam dla ciebie niewiele. Zaciąłeś się przy goleniu? Wypij. Potrzebujesz malcu. Mówiłem. Amerykanka skrewiła. A z reszty też jest niewiele. Są pewne komplikacje. Może być robota. Zapamiętaj adres. Prusztynowa 19. Mieszka tam samotna dziewczyna. Nie chcę już żadnych robót. Ja się muszę wreszcie urządzić. Na razie to jeszcze ciągle ja decyduję, co będziesz robić. Ja muszę spauzować. Zamknij gębę. Sknociłeś, a ja cię mam urządzać. Tak. Ale od 6 lat to ja łba nadstawiam. Rządzić każdy potrafi. Będzie dosyć. Dawaj, wisior, i cześć. No, no, no. Nie podskakuj. Zbyt wiele wiem o tobie. Co? Ty? Ty mnie będziesz straszyć? Dosyć już napchałeś się szmaru. Inaczej będziemy się teraz... To tu. Tutaj, tak? Idźcie, panowie. Proszę. Co? A może to nie ta klatka, co? Ja panu pokażę, z których dźwigowe wleki.
Proszę. Już, już, otwieram. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Poznaje pani tego pana? Tak, to jest pan z taksówki. Zgadza się. Pan znalazł w taksówce pani kwit z pralni. No to weź ten kwit i podziękuj panu. Dobry wieczór. Pan tu mieszka? Nie. A o której pan tu przyszedł? Niedawno. Posprzeczaliśmy się troszkę i właśnie się przepraszamy, prawda? No, widzę. A o co poszło? Czy po to się pan tu fatygował o 5 rano? Czy ty może panów zapraszałaś? To nasze prywatne sprawy. Posprzeczaliśmy się z narzeczonym, bo rozmawiałam z jednym panem w lokalu. Z tym, którego zanieśliście do windy, co? Panowie, o czym my tu właściwie rozmawiamy? Drogi panie, pan zawsze sypiał narzeczonej w butach? Oczywiście wolno panu, ale w tej sytuacji bardzo proszę o odrobinę grzeczności, dobrze? Kto to był, po co tu przyszedł? Nie wiem, nie mam pojęcia, to jest nienormalny. Znawiał mi, że włożył do mojej torebki jakiś wisiorek. Wisiorek? Jaki wisiorek, droga pani? Nie mam pojęcia. Mówił mi, że nie stać go na takie prezenty. No i co, i zdążyła pani zadzwonić po narzeczonego na pomoc? Telefonowałem 2 razy. No to pan dzwonił. Zorientowałem się, że ktoś tu... A może to ty go zaprosiłaś, co? Skąd miał adres? To są państwa prywatne sprawy. Mnie natomiast ogromnie interesuje, co pan z nim zrobił. No co miałem zrobić? Przyłożyłem 2 razy i poszedł sobie. Poszedł? Zanieśliście zwłoki do windy, co? Znalazł pan zwłoki w windzie? Co jest, słucham? Mają tę Warszawę. Stoi porzucona przy kanale. Na przyglądance na aksatypie. Dobra, dziękuję. No to ma pan wózek. Dziękuję. Przeanalizowano wszystkie ślady linii papilarnych, jakie udało się odnaleźć w taksówce. Jedne z nich, odciski kciuka i palca wskazującego, są identyczne jak ślady pozostawione na słuchawce telefonu i na torebce w mieszkaniu tej dziewczyny. A te ślady są w rejestrze. 3-krotnie karany, miesiąc temu zwolniony. Złodziej kieszonkowy. Edward Gabor. Działa pojedynczo, Miszka Prądzińskiego, 15A. Jeszcze jeden złodziej. Czy ja bym nie mógł kiedyś prowadzić śledztwa przeciw wysokiej blondynce o niebieskich oczach? Może pani by tak coś... Szadynka też wchodzi w rachubę. Może by tak pani coś przeskrobała. Jestem w czasie przesłuchań. Czarując, tak mówią. Pani Krysiu, tak? Emilio. Właśnie. Pani Emilko, mogę pani zrobić mi tę łuskę od nagana na jutro? 2 osoby są na zwolnieniu. No to co? Spróbuję. Bardzo panią proszę. Proszę wpaść za 3 godziny. Będzie pani jeszcze? Tak. Mam noc. No to dziękuję pani ślicznie. Wpadnę. Proszę. No i gdzie się pchasz, baranie? Daj mu 200. Dokument. W zasadzie macie rację, ale jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mój numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze, żeby się jutro zgłosił o godzinie 8.30 do naczelnika Kowalczyka. I żeby sam zameldował, jak się odnosi do kierowców. Cześć. Wiesz, co mi powiedział ten twój baran? Jutro o 8.30 u starego dywan. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dostałem Edwarda Gabora? Nie. Chciałem jednak wejść, jestem z milicji. Nie ma go w domu. Edwarda naprawdę nie ma w domu. Jak wyszedł wczoraj, to jeszcze nie wrócił. Nie niepokoi się pani tym? Przywykłam już. Proszę pani, jak tylko wróci, w każdym razie niech mu pani powie, żeby natychmiast zgłosił się do dzielnicowego. To pan nie przyszedł na rewizję? To znaczy, że on nie siedzi. Przepraszam bardzo, że... Czy może mi pani powiedzieć, od ilu lat pani z nim jest?
Od 5. Nieraz dłużej go nie było. Potem rewizja, paczki do aresztu, potem rozprawa i znowu go nie ma. Ale wtedy to już na dłużej. Może pan tam nie szukać. On tu naprawdę nic nie przynosi. Wie, że się na to nie zgodzę. Ostatnio też tu nic nie znaleziono. Jak pani to wytrzymuje? Proszę pana. Są garbaci, ślepi, chorzy. Powiedziałam sobie kiedyś, jak już wszystkiego próbowałam, że Edward też jest kaleką. No bo co to jest, jeśli człowiek prowadzi takie życie? Niech więc przynajmniej ma gdzie wracać z tego więzienia. No cóż, dziękuję pani, do widzenia. Ja 07. Czy macie już coś nowego dla mnie w sprawie tego nagana? Odbiór. Ja 8. Tak, mamy. Łuska jest w ewidencji. Z tego nagana strzelano 4 lata temu w czasie napadu na bank w Łomży. Pistoletu nie odnaleziono. Jeden z bandytów ujęty. Czudraś Kazimierz. Wyrok 6 lat. Siedzi w sztumie. Nikogo nie sypnął. Żona z dwojgiem dzieci. Chwileczkę, zaraz ci podam adres. Ani wódki, ani chłopów. Magluje bieliznę, jakoś z tego żyje. Co miesiąc jakaś kuzynka przysyła 700 zł. Ja bym tylko gorszych nie miał. Pan porucznik chciałby się dowiedzieć, jak się pani żyje bez męża. Niech pani sobie nie przeszkadza, pani Czudrasiowa. Jaki tam chłop był, taki był, ale był. A bez chłopa ciężko. Często pani odwiedza męża? Widzenia są co miesiąc. Ja jadę raz na 3. Zamiast na bilet, to wolę mu paczkę posłać. No a te przekazy, co pani dostaje? No, jest to stały grosz. Co miesiąc czekam, przyjdzie przekaz, czy nie przyjdzie, ale żeby nie dzieci, to za Boga bym od niej nie brała. Dlaczego? Jak to nieszczęście z moim spadło, to taki list przysłała. Będę wam pomagać, ale nie chcę was znać ani widzieć na oczy. A za 2 dni 700 zł przez pocztę i tak co miesiąc. Ale widzieć, to jej nie widziałam od sprawy. No to w końcu nie taka najgorsza, skoro przysyła forsę. Wie pan, lepiej nie daj i nie łaj. Ona Kazika od bandytów nawyzywała. Jego własna ciotka. Ile ja nocy przepłakałam. A ona, żeby wasza noga u mnie nie postała. Ale to się tak mówi, że w pysk rzucę. A jak przekaz przychodzi, to biorę i czekam, czy następny przyjdzie. Mogłaby mi pani pokazać jeden taki przekaz? A po co on panu? No tak, chciałbym zobaczyć. Pani pokaże, panie Czudrasiowa. Z ostatniego miesiąca. Dziękuję. Dzień dobry pani. Ja chciałem zapytać, czy w tym domu mieszka Leokadia Czudraś? Mieszkała, proszę pana. Mieszkała pod 6. A? Ale teraz już będzie chyba rok, jak nie żyje. Jest pani tego pewna? Może się wyprowadziła? No przecież byłam na jej pogrzebie. Jeszcze wtedy wychodziłam z domu. Syn mój. Będzie o 4. Może pan to sprawdzić. Nie, dobrze, dziękuję pani. Nie, starym ludziom to nigdy nie wierzą. Pański kompan z Łomży znowu strzelał. Miał pan szczęście, panie Czudraś, tym razem zabił wspólnika. Przecież ja nie mam z tym nic wspólnego. Wszystko powiedziałem w sądzie.
No właśnie, wydaje mi się, że nie wszystko. Interesują mnie przekazy pieniężne, które otrzymuje pańska żona. To przesyła moja krewna. Panie Czudraś, pan zdaje się wierzy w życie pozagrobowe. Wie pan, w produkcji nazywa się to brakiem aktualnej dokumentacji. Pańska krewna od roku nie żyje. Coś panu powiem. Odsiedziałem 4 lata. Drugi raz za to samo nie wsadzają. Niech pan nie traci czasu. Ja wszystko powiedziałem w sądzie. I nic pana nie obchodzi, że on teraz już morduje nawet wspólników? Każdy żyje na własny rachunek. No tu to akurat jest pan na państwowym. Do zobaczenia, panie Czubraś. To zacznijcie wreszcie mówić prawdę. Możecie sobie tylko tym pomóc. Nie zrobiłem nic złego, żebym musiał sobie pomagać. Jakże pan zrozumie, zaskoczyłem faceta nad Celiną. Uderzyłem, zanim zdążyłem pomyśleć. Jest tam. Pomyślałem, że zabiłem. Wpadłem w panikę, wpakowałem go do windu. No i co? Nie pomyśleliście o tym, że może należy mu udzielić pomocy? Potem jak ochłonąłem, to zajrzałem do windy, ale już go nie było. No dobrze. Podpiszę cię protokół. Dobry. Dzień dobry. No to co pani Celino, powie mi pani w końcu, gdzie pani poznała tego Gabora? Nie, niech mi pani uwierzy, że my czasami naprawdę potrafimy być dyskretni. Więc umówmy się, że Michał się o tym nie dowie. Gdzie i kiedy z tym Gaborem? Panie poruczniku, no naprawdę, widziałam go pierwszy raz w życiu. Wtedy w lokalu, w szatni. Dobrze, a może sobie pani w takim razie przypomni, czy po wyjściu z tego lokalu otwierała pani gdzieś torebkę? Tak, płaciłam za taksówkę, przedtem wycierałam nos. Czy pan mi nie wierzy? Para gówniarzy, myślę, że można ich wyeliminować. A ten taksówkarz? Nie. A dla mnie taksówkarz znalazł i przywłaszczył sobie bisior. 3 taksówki może za niego kupić. Ja bym go jeszcze raz przycisnął. Jakby tak było, jak pan mówi, to by nie pojechał na Bursztynową. Samochód spenetrowano dokładnie? Pobraliśmy odciski palców, ślady krwi. Przeprowadziliśmy normalne oględziny. Panie majorze, przepraszam. Jeśli Gabor był w windzie, znaczy w postaci nieboszczyka, i myśmy go tam nie znaleźli, no to dla mnie albo on tam przyszedł z kimś, o kogo istnieniu my w ogóle do tej pory nie mamy pojęcia, albo przyszedł sam, ale zanim przyszedł ktoś, o kim nawet wtedy on nie wiedział. No i co? No spróbujmy się cofnąć. Jeśli ktoś idzie do knajpy z brylantem za 700 tysięcy złotych, no to chyba nie tylko po to, żeby zjeść kolację. Ma pan czego do załatwienia w domu? Ja? Mam hydraulika. No ale poczekaj jeszcze trochę. Proszę pani, ten pan nazywa się Edward Gabor. Był tu w zeszłą sobotę, panu. Ładny chłop. Co on zrobił? Zginął. Szkoda. No więc? Kręcił się tutaj. Może markiza panu coś więcej powie. Tak się nazywa? Panowie ją tak nazywają, bo jest bardzo szykowna. Trochę za chuda. Napije się pan? Poruczniku czy kapitanie? Mam prośbę do pani. Mogłaby pani jej to przekazać w moim imieniu, żeby się zgłosiła pod ten adres? Adresu pan sobie nie ustali. Pańskie koleżanki znają dokładnie
po pseudonimach. To cyk, powiedział budzik do zegara. Bardzo ładnie powiedział. No. No i co jest grane? Napad na jubilera. Oto niech się pan zapyta swoich koleżanek z Armii Zbawienia. Ja się nie zadaję z kryminalistami. To już wiem. Gdyby było inaczej, zaprosiłbym panią do Pałacu Mostowskich i zdążyłaby pani sobie wtedy zrobić drugie oko też takie śliczne. Siedziała pani z nim w ostatnią sobotę. Prawda? No i podłożyła mi wreszcie świnie. To krowa. Gdyby ją kto chciał, przesiadłaby się zaraz na drugą stronę baru. I to dokładnie na moje miejsce. Przyjrzała się pani dobrze temu zdjęciu? Co on zmalował? Nic. A pan się chce z nim na znaczki wymienić? Pani Markizo, to w końcu ja przyszedłem tu po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Wiem, że wyszła potem pani za nim do szatni. To klawzdra. Ale dlaczego akurat mnie pasuje tego faceta, skoro ja siedziałam z innym? A tamten przyszedł tylko na chwilę. A można wiedzieć, z kim pani siedziała? Nie prowadzę ewidencji. Mamy zajrzeć do naszej? O czym rozmawiali? Nie wiem. Pani Markizo. Poszli z tym do toalety. A jak wyszli, to ten ze zdjęcia zaraz wybył. Ten, tak? A ten drugi? Zmył się niedługo potem. Coś panu powiem. Tylko tak, żeby ta wywłoka z baru nie wiedziała, że to ode mnie. No, spróbujemy. Niech pan ją zapyta o faceta, do którego bez przerwy suszy zęby i co drugie słowo mu kierownikuje. To z nim siedziałam. A kto to taki? Kierownik kina. Tego, co w nim ostatnio szedł taki western. Co to się ludzie zabijali. Ale teraz go nie widuję. Może bileciki do kina? Po ile? Para za stówę. Nie mam przy sobie drobnych przyjacielu, ale... Może podskoczymy do komendy, to pożyczę od kogoś, co? O, przepraszam. Od soboty go już nie ma. A czy może mi pani powiedzieć, skąd wiecie, że jest chory? Zdaje się, że dzwonił lekarz z rejonu. Lekarz z rejonu? Znaczy, nie sam kierownik dzwonił. Dziękuję pani. No i mamy trupa. Tędy, panowie. Gotowe. Dziękuję.
Jak dawno, panie doktorze? No, z tydzień co najmniej. Ta szafa zrobiona jest? Tak. No proszę. Mamy dobrocznicę pani Czudrasiowej. Dobra ciocia. Tak. Jest w koszuli. Drzwi mają potrójny zamek, wizjer. No to chyba znał człowieka, z którego wpuścił do mieszkania, nie? Ktoś ze wspólników? Słuchajcie, zróbcie mi... Znajdźcie mi jakieś jego zdjęcie, dobra? Cześć. Dzień dobry. No niestety, kasjerka i kierownik sklepu twierdzą, że to nie Tymoski strzelał jubilera. Są tego pewni. A tutaj co? Ano kręci. Oczami przewraca, nogi pokazuje. Nie mogę z niej nic wydusić. Spróbujcie, może wam się uda. Dzień dobry. No i nie chcesz mówić, co? O czym my mamy ze sobą mówić? O życiu? Tak. Wy nigdy nic nie wiecie. No to ubieraj się. Zaraz zobaczysz kawałek życia. Gdzie znowu? Ubieraj się, powiedziałem. Dalej, proszę. Nie, nie, ja nie chcę. Chodź, chodź! Poznajesz go? Nie! Nie! Przyjrzyj się dobrze. Już wiesz, o czym będziemy mówić? A co, może chcesz tu leżeć jako kolejna? Oni cię znają. I ty ich też widziałaś wtedy wieczorem. Więc co, poznajesz go? Dokładnie wszystko po kolei. Co się działo wtedy wieczorem? Był tam jeszcze taki drugi. Taki łysawy. Tak. Miał od tego dostać pieniądze. Tego wieczoru. A wisiorek to mu ukradł gabor z kieszeni. Temu. Temu, tak? Tak. Widziałam. Dobrze, chodźmy stąd. Pierwszy raz widzę tego człowieka. Po pierwszym, żona panu przekaże wiadomość, że już nie otrzymuje przekazów. Pański kumpel, ten, którego pan tak krył, ten właściciel nagana kaliber 7,62, załatwił dobrą cieć. Do widzenia panu. Chwileczkę. Tak? Ja naprawdę tego człowieka ze zdjęcia nie znam. Wcale pana o to nie posądzam. Fachowy pracodawca nie zawiera znajomości z człowiekiem werbowanym tylko na jeden skok i z góry przeznaczonym na rozkurz. Ale było obiecane, że w razie wpadki zaliczka dla rodziny co miesiąc, a reszta po wyjściu na wolność. Zgadza się? No i nic ci, panie Czudraś. No niech pan wreszcie powie, kto pana wtedy werbował, no. Zna pan może nazwisko, adres? To on miał się zgłosić. Zna mój adres. Taki łysawy facet. W porządku, sporządzimy rysopis. Słucham. Telefonogram do was. Dziękuję. Wielkie Messie, sforsowałem parkan gościowi. Portrety kanonika luzem w kieszeni nosił. Ale nie tylko forsy. Co oprócz banknotów 1000 złotych zabraliście jeszcze z kieszeni Tymuskiego? Bezczelny łobuz, żeby mnie tak przed milicją obszczekać. Pan poruszik spadnie z tego biurka, jak się dowie, kogo pan broni. Spróbuję nie spaść. Gdzie masz wisior? Wisior? Dałem w przymusowy depozyt jednej dzidzi, ale go zgrandziła. A jaki to był przymus? No, sprawca mojego trzeciego wyroku przyfalował z patrolem. Myślałem, że po mnie. Tak. Ale się udało. Walę potem do dzidzi, a ta kiła mogiła, syf, malaria, korniki, normalnie depozyt. Rąbnęła, no więc troszeczkę ją uspokoiłem. Ona w fajti leży, no, normalnie leży. To się kwalifikuje jako napad.
Ale co pan, poruczniku, to ja się pruję jak koronka, spowiedź odwalam, władzy ludowej pomagam w pracy, a pan mi pasuje na wy... To dlaczego zamdlała, co? Kto tam kobietę zrozumie, no. Rzucam się na ratunek, a tu w tym momencie jej się zjawia ten... Mordę bije, okazji do wytłumaczenia się nie stworzył, potem normalnie jak padlinę do windy mnie wrzucili. No, trupa to ja tam sam troszeczkę odstawiłem. Wychodzę z windy kołowaty, krew na koszulę, a ten typ pcha mnie do taksówki. Musiał moim tropem przyjechać, bo ja adresu dziewczyny nie sprzedałem. Taki jestem, subtelny. Nie rozczulaj się. A jak myślisz, dlaczego on cię wpakował do tej taksówki? No pierwszy lepszy obywatel od razu by zgłosił mnie do MO. No nie? A on dowodu mi nie oddał, z domu mi się na krok ruszyć nie pozwolił. Ten wisiorek to musi być bardzo mocno trefny. Myślałem, że sprawa przyschła, tu ręka pod kamizelki. Wezwania, myślę, randki umawia. Kto ci źle wezwania? No, jak to kto? No ten, co pan jego zdjęcia tak skrupulatnie przechowuje. Ten. On ci przysyła wezwania? No, on przecież mówię wyraźnie. Słuchaj, a kiedy ci ostatnio przysłał? Wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem on ci przysłał wezwanie? No tak, no. Wczoraj wieczorem, przecież mówię. No pan da papier to skromne do Madzi, żeby wydała korespondencję. Mam nadzieję, że pan to mi policzy w stosownej chwili jako okoliczność łagodzącą. No jak nie ma Madzi, to ja panu dam klucze, no proszę bardzo. A kartka leży w kuchni, na oknie. No naprawdę. Nie wiesz? Nie wiesz? Poczekamy na Gabora. W międzyczasie może se przypomnisz. Może jednak sobie przypomnisz. Jak zdążysz, ja poczekam siądzę. Będę tu zaglądał. Poruczniku, iść z panem? Nie trzeba. Pani Magdo! Co się stało? Kto tu był? Co się stało? Nie ruszaj się. Ręce na głowę. No. A teraz mi powiesz, gdzie jest wisior. W szopie na podwórzu. Gdzie? Sam nie znajdziesz. Klucze są we framudze drzwi.
ruszaj się. Milicja. Mają tego od wisiora. Dobra. Dali znać z komendy, że chciał sprzedać kamień u Gilera. Przed chwilą go zdjęli. Bierzcie go do wozu. I jeszcze lekarza niech tutaj przyślą. Chodźmy. Czy Edek pójdzie siedzieć? Chyba tak. Jak się pani czuje? Dobrze. Wie pan co? Ja nawet nie widziałam tego wisiora. Stwierdzam, że w nocy z 12 na 13 marca znalazłem w samochodzie marki Warszawa... Nie. No to całkiem inaczej było. Protokół podpisać to nie to, co bułkę z masłem zjeść. O, dzień dobry, panie poruczniku. Jak dla kogo, panie dyrektorze? I jak pan porucznik mnie to zepsute auto znalazł, no to myślę sobie, trzeba poladować, remont zrobić. To co, zadnie kanapę wyrzucam, tapicerkę odrywam i tu odpasz, koci się o to. I to wcale nie było z 12 na 13, ani z soboty na niedzielę, tylko wczoraj. A teraz pisz pan dalej. I co, i nie skojarzył pan sobie, że to może być właśnie ten wisior? To, że jak ja od milicji dostał to auto zepsute, to myślał, że milicja sprawdziła. O to widzę, auto rozbite, PZU nierychliwe. No myślę sobie, przyda się może na remont, pomoże troszkę, nie? Odpolakomił się, a teraz chodź ty, bracie, w ziemię lisie ratunku wolaj. Głupio wyszło. Coś słabe były te normalne oględziny tej taksówki, panie poruczniku. Bigger than that.